Dzień dobry. Bardzo dziękuję panu prezydencie za zaufanie i postaram się nie zabić. Dziękuję również, proszę przyjąć. Pani Karolina Zaborowska-Boruch po raz kolejny dziękuję za dotychczasową współpracę i liczę na tą kolejną kadencję, że będziemy mogli wspólnie realizować wiele tematów tak bardzo dla naszego Olsztyna potrzebnych i oczekiwanych przez mieszkańców. I pan Bogusław Szwedowicz, serdecznie gratuluję. Cieszę się, że będziemy mogli to robić. Mówię tu najpierw o nowych zastępcach prezydentów. Jak państwu jest wiadomym, był prezesem ostatnio naszego miejskiego przedsiębiorstwa energetyki, siedmej spółki będącej w 100% własnością gminy. Wcześniej pracował w Warszawie, tak, panie prezesie, w firmach. No. Z Olsztynem udało mi się tylko zbudować jeden duży obiekt, największą halę produkcyjną w Stomilu Olsztyńskim. Mam nadzieję, że w tej chwili odrobię zaległości, chociaż częściowo jeszcze kilka dużych obiektów, a również inne sprawy uda mi się z korzyścią dla miasta załatwić. Dziękuję również panu prezydentowi, że zechciał w tym wyborze mi dopomóc, że akceptował moją osobę.